Siedzimy w modelu. Jakim? DS21, 68 rocznik, Pallas z półautomatyczną skrzynią biegów. Coś niesamowitego. Siedzimy w modelu. DS21, 68 rocznik, Pallas, dźwignią zmiany biegów, uruchamia się rozrusznik. Ze sprzęgłem. Bez sprzęgła, bo samochód nie ma sprzęgła. A, no tak, bo to jest automat. To jest półautomatyczna skrzynia biegów, okay. Tak, to jest półautomatyczna skrzynia. Jest to zabezpieczenie, dlatego uruchamia się dźwignią zmiany biegów, żeby w momencie uruchamiania auto nie było na biegu. Bez zarzutu działa ta skrzynia do tej pory? Tak, skrzynia działa bez zarzutu do tej pory. To jest oryginalne? Tak, auto jest kompletnie oryginalne. Tak, kierownica do jazdy na wprost jest ustawiona między godziną 7 a 8, ponieważ tutaj jest blokada kierownicy, żeby był dostęp do blokady kierownicy, więc takie jest oryginalne ustawienie. Tak serwis ustawiał tą kierownicę, między godziną 7 a 8. Tutaj jest włączenie świateł, zmiana świateł długie, krótkie, sygnał, sygnał miejski i sygnał autostradowy. Aha. Licznik jest wyskalowany do 200 km na godzinę. Te cyfry, które tutaj mamy u góry, 80-150, to jest długość drogi hamowania przy danej prędkości. Wskaźnik poziomu paliwa, przebieg dzienny, przebieg cały i temperatura cieczy chłodzącej. Światła pozycyjne, światełko podświetlania wnętrza i wycieraczki. Schowek podręczny na rękawiczki, popielniczka, radio, blaupunkt. Jedziemy w takim peletonie wielu zabytkowych samochodów. Bardzo fajne jest, ciekawe auto, bardzo ciekawa historia. To jest auto, które jedzie tam na początku, ten pierwszy CX Prestige. To jest w ogóle auto, którym pierwszym właścicielem był król Arabii Saudyjskiej. O, proszę. Auto zostało odkupione od kierowcy. Jak król je wycofał ze swojej stajni, to kupił kierowca, który jeździł, a potem właśnie nasz kolega odkupił od tego kierowcy. Także bardzo ciekawa historia. Maską mamy silnik o pojemności 2100 cm, mocy 106 koni. 106 koni. Jest to dokładnie rozwinięcie jednostki z Traction Avant. Wcześniejszej jednostki, która była w pojemności 1.9 również w DS-ie, bo w DS-ach, w pierwszych DS-ach ten silnik z Traction został przeniesiony bez większych poprawek. Tam zmieniono jedynie głowicę na aluminiową, żeliwnej. Gaźniki Performance, czyli unowocześnione gaźniki. To też fotele są takie bardzo komfortowe, tak, miękkie, prawda? Tak, siedzimy jak na sofie przed telewizorem. No naprawdę, troszkę można to porównać do tych siedzeń pneumatycznych również, czy hydraulicznych, w ciężarówkach, prawda? Tak, tak. Citroen zawsze słynął z komfortu i ten komfort powszechnie jest uważany za komfort wynikający z zawieszeń. Natomiast to nie jest tak, tak? Bo rzeczywiście nie wszyscy pamiętają, że choćby XM był samochodem, który został, fotele z XM zostały okrzyknięte najlepszymi fotelami wszechczasów. Tak? Wczoraj tym samochodem przejechałem tutaj prawie 600 km. I też wysiadłem z niego wypoczęty, bo auto się jedzie, tak jak pani zauważyła, naprawdę komfortowo i tak jak dzisiaj można siedzieć, mówię, na wygodnej sofie przed telewizorem i oglądać krajobrazy, tak samo tutaj można siedzieć na wygodnej sofie i mieć za telewizor przednią szybę i oglądać film przyrodniczy o pięknych polskich krajobrazach. A jak z bagażnikiem, bo no, zakładam, że nie jest zbyt pojemny. No, to nie są czasy, kiedy walczono jeszcze o przewiezienie lodówki w bagażniku. To jest troszeczkę inne priorytety wtedy były, więc na pewno tutaj bagażnik nie jest jakichś rozmiarów małego vana, ale w zupełności wystarcza, żeby spakować rodzinę i udać się na wczasy. Był to jeden nieangielski samochód, który był na dworze królowej Elżbiety. To też ciekawostka, bo wiadomo, że dwór jest bardzo konserwatywny, a było to auto, które się pojawiło na dworze królowej Elżbiety, no i a siłą rzeczy nie było angielskie, a wręcz nawet wrogie francuskie.
jedną z takich ciekawostek właśnie w DS-ie jest to, że auto jest czterośladem. Czyli w momencie, kiedy przejedziemy nim po wrząskim gruncie, zostawimy cztery ślady. Bo koła przednie zostawią ślad i koła tylne są węższe i zostawią swój ślad pomiędzy kołami, śladem kół przednich. Ciekawostka jest tego typu, że to jest zrobione rozmyślnie, to nie jest przypadek ani wizja designera. Chodziło o skrócenie drogi hamowania. To jest to, co wcześniej mówiłem, że jest tutaj podana droga hamowania na liczniku i przy danej prędkości możemy się zorientować, ile potrzebujemy metrów na wyhamowanie tego samochodu. Jest w ogóle ciekawa historia, może zacznę inaczej, bo jest ciekawa historia, ponieważ w tamtych czasach, kiedy te auta zaczęto produkować, już również do powiedzenia mieli coś księgowi. Niestety. No, niestety, tak. No i ponieważ auto zostało nafaszerowane różnymi nowościami, hydraulicznymi nowościami, no one nie były tanie, więc cena tego auta cały czas szła do góry. I w pewnym momencie no, księgowi powiedzieli, że auto już jest za drogie, musimy z czegoś zrezygnować. Kierownicy i dyrektorzy w fabryce Citroena, którzy brali sobie auta na testy weekendowe, taki był zwyczaj, że na weekend, jak zaczynał się weekend, to sobie brali auta, które były, prototypy, które były testowane, brali sobie te prototypy i po prostu z rodzinami wyjeżdżali na poza miasto, jeździli, no, patrzyli, jak auto się spisuje, jak się sprawdza i tak dalej. Jeden z dyrektorów właśnie technicznych wziął DS-a właśnie z układem hydraulicznym hamulcowym gdzieś tam na przejażdżkę i jadąc dość szybko szutrowymi drogami wiejskimi, wyskoczyły mu dzieci na drogę. Ponieważ no, ten hamulec jest naprawdę bardzo wydajny, bardzo szybki, niesamowicie to działa, bo tutaj kierowca nie robi ciśnienia nogą, tak w normalnym analogowym aucie. Tutaj nogą, pedałem czy tym grzybkiem hamulcowym, który, bo to nawet nie jest pedał, tylko grzybek, taki przycisk, otwiera tylko zawór, który z centralnej instalacji hydraulicznej wpuszcza ciśnienie do układu hamulcowego. Więc naprawdę leciutkie dotknięcie i skok dosłownie 5-milimetrowy tego grzybka hamulcowego powoduje zablokowanie kół. Nie trzeba w ogóle używać siły. Dla kobiet na pewno byłoby to rewelacyjne. Komfortowe, tak. Bo naprawdę nie trzeba zupełnie używać siły, żeby zablokować koła w tym aucie. Więc on właśnie w tej sytuacji, wyskoczyły mu gdzieś dzieci, on, no, auto szybko bardzo zatrzymało się po jego reakcji na ciśnięciu pedału. Stwierdził, że no tylko nie przejechał tych dzieci, dlatego że to auto miało właśnie takie hamulce i jak wrócił do firmy, to powiedział, że na pewno jednym z elementów, który na pewno bez względu na koszty jego nie zostanie wycofany z tego prototypu, to są hamulce. I tak to jest historia, która jest opisywana w książkach, autentyczna historia. I tak DS no, został dalej z hamulcami hydraulicznymi, które potem rozwijały się dalej w następnych modelach. A znowu to, co zacząłem wcześniej mówić, czyli o tym czterośladzie. Sprawa jest tego typu, że w momencie, kiedy koła się zablokują i ślizgają się po asfalcie, ściera się guma. Tak? I jeżeli tylne koła jadą po tej startej gumie, to wchodzą automatycznie w poślizg. Na tej gumie z tych przednich kół się ślizgają. Więc zmniejszono rozstaw kół, żeby tylne koła ślizgały się swoim jakby torem. Nie wjeżdżały na ten tor ślizgających się przednich. Auto oczywiście ma hydropneumatyczne zawieszenie. No, cechą hydropneumatycznego zawieszenia jest samopoziomowanie się, czyli bez względu na obciążenie auto cały czas jest na tym samym poziomie. Czyli jeżeli wrzucimy worek ziemniaków do bagażnika, on dociąży to auto, ale zawieszenie automatycznie zaraz zniweluje tą różnicę i znowu wypoziomuje samochód do tam osiągalnego, do założonego przez kierowcę poziomu. Ponieważ oczywiście kierowca może sterować i auto podnieść, opuścić w jakimś tam zakresie. Jest tutaj akurat, no teraz ona jest niewidoczna, ale potem jak się zatrzymamy, to sobie obejrzymy. Jest dźwignia regulacji wysokości zawieszenia przy lewej nodze kierowcy. I tam można ręcznie, manualnie tą skorygować tą wysokość. Z innych takich ciekawostek to ten samochód właśnie od 68 roku, to jest ten od tego modelu, w zasadzie to od 67 roku, bo to rocznik modelowy 67, miał poziomowane reflektory. Czyli reflektory są połączone ciągnami Bowdena z przednią i tylną osią i wypadkowa pracy tych dwóch osi powoduje, że reflektory przednie cały czas świecą w poziomie, bez względu jak auto pracuje na nierównościach. To
To też jest taki dość nowatorski system. No dzisiaj na pewno wiecie Państwo, że lampy ksenony, tak, są też poziomowane właśnie. Oczywiście one są poziomowane żyroskopem, jest to troszeczkę inaczej niż tutaj, bo tutaj to wszystko, mówię, się odbywa mechanicznie. Ale no też lampy, mówię, cały czas świecą w poziomie, cały czas utrzymują jakiś tam zakres tego świecenia. To jest dość taki system też skomplikowany, wyposażony w amortyzatory, żeby te lampy nie pracowały, powiedzmy, zbytnio agresywnie, bo wiadomo, no auto cały czas się huśta, więc te lampy też by cały czas latały, więc jest specjalny system amortyzatorów tych lamp, który powoduje, że one, no musi być dość duże odkształcenie pracy osi, żeby spowodowało zmianę pracy reflektora. No to już takie techniczne mankamenty jakieś tam, ale no... W tej skrzyni jest bieg neutralny? Tak, jest bieg neutralny. Jest oczywiście bieg neutralny, między jest, nazwijmy to, luz między biegiem trzecim i czwartym i między drugim i pierwszym. A jak Pan ocenia w ogóle ergonomię tego samochodu? Bo widzę, że troszkę trzeba sięgać jednak do tej dźwigni, żeby zmienić ten bieg. Wie Państwo, no to tutaj może moje lenistwo, bo sobie siedzę oparty o ten, w każdym bądź razie, o podłokietnik. Natomiast praktycznie, nie zdejmując ręki z kierownicy, proszę zobaczyć, możemy wszystkie biegi tutaj obsłużyć. No, żeby sięgnąć do deski, no trzeba już zdjąć ręce z kierownicy. Ale to CX właśnie potem dostał to, co dostał, czyli wszystko robiliśmy obsługując paluszkami, nie zdejmując rąk z kierownicy. I to jest właściwie następca DS-a właśnie. I to jest w zasadzie CX. Następca DS-a, dokładnie. To jest jego następca. Tu przed nami jest akurat też bardzo ciekawy model, bo to jest CX 2,5 GTI Turbo. Najmocniejsza wersja tego samochodu, jaka była. Bardzo, bardzo ciekawa otoczka. A jednocześnie jeszcze ciekawostka a propos tej nazwy, bo CX, jak wiecie, to jest współczynnik oporu powietrza. I pan właśnie... Tak, no to był samochód, który Citroen bardzo przyłożył się do właśnie z aerodynamiki. Stąd też ta jego nazwa się wzięła, tam był współczynnik na poziomie 0,32. Tak, jak na tamte czasy było, tak, całkiem... Tak, co było niesamowitą rewelacją. I też no, i dostał takie oznaczenie właśnie od tego współczynnika. No, Citroen w ogóle był samochodem, marką, która w ogóle dbała o takie szczegóły i wiele rzeczy wprowadziła jako pierwsza, naprawdę bardzo wiele. My na co dzień sobie nie zdajemy sprawy. W ogóle sam twórca marki, czyli sam André, był bardzo ciekawym człowiekiem. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że na przykład 13 pensje to też jest pomysł właśnie André Citroena. Czyli był też społecznikiem, można powiedzieć. Społecznikiem, tak, dokładnie. U niego w fabryce, to właśnie 13 pensje to pierwszy raz był u niego w fabryce. To on postanowił pracownikom właśnie dawać te 13 pensje jako nagrodę za to, że są z nim związani, że pracują w fabryce. Śniadania regeneracyjne, czy tam obiady regeneracyjne, które no dzisiaj też są mądre firma, to między innymi Citroen zapoczątkował, tak. I te rzeczy też się pojawiły właśnie u niego w fabryce, że chodziło o to, żeby pracownik, no, znaczy, umówmy się, może rzeczywiście, no, nie był on, to też patrzył przez pryzmat, powiedzmy, tutaj swoich interesów, bo wiadomo, że jeżeli pracownik mógł zjeść w fabryce, jeżeli przedszkole było przy fabryce, no to się nie rozpraszał, nie odchodził od tej fabryki, tylko mógł cały dzień spędzić w tej fabryce. Też mało kto wie, że pierwszym samochodem, którym przechodził testy zderzeniowe, to były lata 30, był Citroen Traction Avant. I testy zderzeniowe polegały na tym, że samochód spuszczano ze skarpy. To nieźle. Konstruktorzy mieli za zadanie tak złożyć samochód, tak skonstruować samochód, że po spadnięciu ze skarpy otworzą się wszystkie drzwi, czyli pasażerowie będą mogli z niego bezpiecznie wysiąść. Właśnie do modeli z 30 lat, czyli do właśnie Citroena C4 między innymi, do wersji Gran Turismo, można było nabyć nawigację. Oczywiście to nie była taka nawigacja jak dzisiejsza, która no, współpracowała z satelitą i podawała rzeczywiste położenie auta w danym momencie. Natomiast było to urządzenie, które myślę, że większość z Państwa jeszcze pamięta.
jak były tachografy w starych taksówkach, takie skrzynki taksówkarze mieli z takim pokrętłem, gdzie się kasowało, to tachograf był połączony ze skrzynią biegów i na podstawie pracy skrzyni biegów, czyli no, to, co pokazuje nam licznik prędkości i kilometrów, przebiegu kilometrów, ten tachomat właśnie z tej samej linki brał dane. Tak samo była nawigacja i można było kupić rolki, na przykład z trasą z, załóżmy, Paryża do Lyonu. Była taka skrzyneczka w aucie, tą rolkę się zakładało i podczas jazdy ta rolka się przewijała i na niej był opis trasy, na której po prostu mówił poszczególne, no nie wiem, dojeżdżaliśmy gdzieś tam do jakiejś miejscowości, to tam skręć w lewo, za kościołem skręć w lewo na przykład. Nie? I taka była nawigacja, to są lata 30. Oczywiście ona nie brała rzeczywistych warunków z drogi, czyli uślizgu, no nie wiem, zjechanie gdzieś tam na parking i tak dalej, no musiał kierowca to kontrolować i wyłączać w tym czasie tą maszynę, żeby mu się ta rolka nie przewinęła za szybko, ale już wtedy myślano, jak kierowcy pomóc, żeby nie musiał wertować mapy. Żeby nie musiał, tak, wertować mapy. Mówię, to są lata 30. Także nawigacja to też nie jest nic nowego, co by było. Samochody miały metalowe nadwozia. To też wcale nie jest takie oczywiste, bo jeszcze na przykład w latach 50. konkurencyjne marki, na przykład Mercedes V170, no, który był takim, powiedzmy, w prostej linii konkurentem Citroena Traction Avant, miał nadwozie jeszcze drewniane, oparte na ramię, na resorach. A w Citroen Traction Avant, lata 30, już miał nadwozie całe metalowe, miał samonośne nadwozie, wszystkie cztery koła hamowane hydraulicznie, co też wcale nie było normą, co w ogóle wszystkie cztery koła hamowane wcale nie były normą, a co dopiero hamowane hydraulicznie. Czyli pierwszy damski samochód, Citroen C3 Trefle. Pierwszy samochód zrobiony pod właśnie kątem kobiet, czyli miał być prosty w prowadzeniu, bo to też tu trzeba, żeby nie obrazić pań, ówczesne samochody niestety wymagały troszkę więcej siły, ale przede wszystkim wiedzy technicznej, bo trzeba było przyspieszać zapłon, trzeba było wzbogacać lub zubożać mieszankę podczas jazdy, więc no, trzeba było troszeczkę tej wiedzy mechanicznej posiadać, więc pierwszym takim samochodem, który Citroen zrobił właśnie dla pań, który nie wymagał tej wiedzy technicznej, no, i słusznie, bo po co paniom taka wiedza? To potrzebna. Ale to temat na inną rozmowę. Dobrze. To był właśnie Citroen C3, ówczesny C3. No dzisiaj C3 znamy akurat z innej odsłony, a tam był troszeczkę inny. I to był właśnie samochód, który posiadał koszyk na parasolkę, która no wcześniej była niezbędna. Każda dama musiała mieć parasolkę. Inne były standardy. Solaria nie miałyby prawa bytu wtedy. Miał miejsce na zakupy, na podręczny taki, gdzie się mieścił koszyczek z zakupami, gdzie z targu, jak się jechało, no można było ten koszyczek tam sobie schować. Także myślę, że to jest jakiś bardzo duży taki wręcz kamień milowy, jeżeli idzie o kobiety w motoryzacji. To są też, trzeba pamiętać, lata 20. No właśnie. Jeszcze pokażmy ten grzybek, bo tak. To jest ciekawostka. To jest właśnie pedał tutaj hamulca. No właśnie, a regulacja... A tutaj jest dźwignia właśnie, ta dźwigienka tutaj to jest dźwignia od regulacji zawieszenia. Tutaj jest pedał hamulca postojowego. Aha, już się go tutaj zwalnia. Tak, tutaj u góry się go zwalnia. W Mercedesach. Tak, jak w Mercedesach, dokładnie. Czy obecnie w Jeepie na przykład. No dobra, dziękuję. Proszę bardzo.